W Filmie zawarte są treści odpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne sceny. Świat przedstawiony podczas sesji jest wytworem wyobraźni, inspirowany wydarzeniami historycznymi. Zbieżność imion i nazwisk jest przypadkowa. Dobry wieczór, albo dzień dobry. Eee, witam w kolejnej sesji z Nowego Jorku, kolejnej indywidualne, indywidualnej sesji. Dzisiejszym graczem jest Poksini. Masz powiedzieć o sobie parę słów. Cześć, witam, jestem Poksini z imienia Miłosz. RPG gram od mniej więcej pół roku, ale dosyć intensywnie. I dzisiaj przedstawię wam historię pewnego skrzypka. O, widzę, że tytuł siadł e, sesji e, przy, wydarzeń, przy tworzeniu wydarzenia wymyślonej w ciągu 30 sekund, ale ale zaczniemy. E, w sumie to z ważnych rzeczy. Muzykę bym jeszcze na szybko zmienił. Na. Twoją muzykę eee, ups, na Watch Together. Eee, w sumie to e, nie wysłałem jej na czacie, więc na szybko jeszcze to zrobię. Ops, eee, Watch Together. A nie jest link, dobra. Eee, ale, ale przejdźmy do wydarzeń i do tego, co się będzie działo dzisiaj w Nowym Jorku. Słońce znika za horyzontem. Władzę nad nieboskłonem przyjmuje księżyc. Jego sierp zwisa na bezchmurnym niebie. Cisza noc zapowiada się pięknie. Latarnie, pogrążone cały dzień w spoczynku, rozbudzają się, rozświetlając pokryte cienką warstwą śniegu ulice, chodniki i skwery Nowego Jorku. Zupełnie jak te lampy z czujnikiem zmierzchu, wraz z jego zapadnięciem budzą się spokrewnieni. Samuel Spielman, dzisiejszego wieczoru masz koncert. Występujesz w kameralnej galerii z pianistą do akompaniamentu, ale do tego czasu masz jeszcze parę godzin. Jak wyglądają Twoje pierwsze chwile po przebudzeniu? Samuel Spielman bardzo lubi luksus, lubi piękno. Z pewnością pościel, w którą śpi, bo przecież nie śpi w trumnie, a w wielkim łożu z baldachimem, a pościel jest aksamitna. Spielman może lubi stereotypy więc pościel jest w kolorze krwisto-czerwonym. Staje, w pierwszej kolejności musi rozruszać troszeczkę swoje już martwe ciało. Więc zaczyna się gimnastykować, jakże nie jest ubrany. Robi to z pewnością przez dłuższą chwilę. Po czym, tak jak zawsze, jak każdego poranka, dla niego oczywiście poranka, Zasiada do swoich skrzypiec, żeby je odpowiednio przygotować, żeby je odpowiednio wyczyścić, nastroić, ponieważ jest perfekcjonistą, jest profesjonalistą. Podchodząc do skrzypiec, możesz w nich dostrzec swoje odbicie, jak ono wygląda, jak widzi siebie Samuel. Samuel widzi w tym odbiciu człowieka, którym już dawno nie powinien być, ale dalej jednak jest. Człowieka. Już może nie do końca. Jest to mężczyzna o wąskiej twarzy. Lekkim zaroście, a włosy zaczystane do tyłu. Koloru blond. Niestety przemiana nie cofnęła mu. Już dosyć rozrośniętych zakoli. Jednakże uważa nie je za swoją zaletę. Coś jeszcze można by powiedzieć? Jest to mężczyzna. Mężczyzna w średnim wieku. Tak moglibyśmy go określić. Dojrzałym. Ale przystojny. Mhm. Rozumiem, że po, na, po przygotowaniu skrzypiec, po przygotowaniu siebie, będziesz wychodził na miasto. Na. Dać koncert, który jest też przykrywką i miejscem, gdzie polujesz. Tak? Z pewnością tak. Jednakże zanim jeszcze dojdzie, mam wybrany, ulubiony swój sklep z winami. Mhm. Nim uda się na koncert, przygotujesz się odpowiednio na niego i zajdzie do tego sklepiku. Zazna zazna zaznajomionym już sprzedawcą, wybiera to samo francuskie mm -hmm. wino. Rocznik 70 być może. Gdy, mm -hmm. Gdy wychodzisz z apartamentu i idziesz w kierunku windy, dostrzegasz piękną panoramę miasta rozświetlonego niezliczoną ilością lamp, Neonów. Jest tu wiele starych budynków. Nieco, nie to, co w obecnej Warszawie, której byłeś świadkiem wyburzenia w 1940 roku. W 1945. Cofnijmy się do 1940 roku, listopada. Niemiecka okupacja, właśnie, rozwija swoje skrzydła okrucieństwa. Z rodziną siedzicie w salonie Waszego mieszkania w kamienicy. Właśnie z bratem dwaliście koncert rodzicom, żeby pokrzepić ich trochę, dać im odskocznie. Jak wygląda brat i na czym grał? Jak wyglądają rodzice? Tak pobieżnie bardzo. Troszeczkę się różni ode mnie, nie jest tajemnicą, że był pianistą, zresztą, jak teraz już wiemy, dosyć znanym, bowiem był to Władysław Szpilman, znany polski kompozytor. Rodzice, co można by powiedzieć rodziców, rodziców... Rodzicach. Rodzicach. Matka była blondynką, to po niej właśnie mam kolor swoich włosów, a ojciec, brat po niej przejął. Prosty mężczyzna surowej twarzy, dość wysoki, w mhm. czarnych włosach i czarnych, czarnej, bujnej dość brodzie. Mhm. Jednakże w momencie, w którym go wspominam, to już było wojna, nie? On już wszyscy byliśmy wychudzeni. Jedzenia nam dosyć brakowało. To był początek, więc jeszcze nie było tak źle, początek. ale wasz koncert i. Tą atmosferę, która miała oderwać was trochę od tego, co się dzieje, przerywa niepukanie. Kto, by, kto Ci, którzy właśnie to robią, nie pukają. To jest łomotanie do drzwi. Kto Pamiętaj, otworzy? Że... Kto, mógł otwor kto mógł otworzyć drzwi? Ja pamiętam wtedy, jakby to było dzisiaj, że słyszeliśmy już tę historię. O łomotaniu drzwi i wywożeniu ludzi. To, co w to wszystko łączyło, to, że nim wywieziono tych ludzi, to, to właśnie to łomotanie. Bestialskie łomotanie w drzwi. Pamiętam jak ojciec kazał nam się skryć w kącie razem z matką. A on sam stanął przy tych drzwiach, ale ich nie otwierał. Po Tylko chwili... Czekał. Po chwili łomotanie powtórzyło się i... Niemiecki Niemiecki głos. Jakiś głos po niemiecku krzyknął, otwierać. Mamy dla was wiadomość od Generalnego Gubernatora i rozkaz wysiedlenia. Macie kwadrans na zebranie swoich rzeczy, a potem was przenosimy. Jak nie otworzycie, to wyciągniemy wasze trupy. Tak, z pewnością. Z pewnością pamiętałem te słowa. Pamiętam, jak, jak matka zaczęła ryczeć po prostu zaczęła cicho skomleć. Brat nie wiedział, co się dzieje, a także a ojciec zbladł. Całkowicie poblad. Ale otworzył te drzwi. Uchylił je lekko i przez przerażonym wzrokiem. Pytał się, dlaczego? Rozkaz na mocy rozporządzenia generalnego gubernatora, generalnej guberni, Hansa Franka. Ruchy nie ma czasu. Mamy swoje obowiązki. Pamiętam, że ojciec zaczął się wykłócać z tą zaczął jak przez głę krzyczeć do niego, znaczy, że... Ten mężczyzna, akurat ten mężczyzna jakby ma w nosie, co ty teraz, ma w nosie, co, was, co teraz zrobicie, czy będziecie chcieli się kłócić. On poszedł dalej, zaczął walić do kolejnych drzwi, To jakiś szeregowy, może starszy szeregowy. Pamiętam ściekłość, hmm? jaką potem malowałeś na twarzy ojca, ale tylko szybkie polecenie, pakujcie się szybko. Wieszcie, są najpotrzebniejsze. Powiedział, że wtedy sam zacząłem płakać. Nie wiedziałem, co się z nami dalej stanie, ale posłuchałem się. Co i co nie będę się kłócić. Ojciec tylko podszedł do matki i zaczął ją pocieszać, podnosić szybko na nogi. I również jej kazał szybko zbierać swoje manatki. Pobiegłem wtedy z bratem do swojego pokoju. I żeśmy zaczęli się pakować do małej, skórzanej, brązowej walizeczki. Tak, w co można spakować z dobytku życia w ciągu 15 minut, nawet już 10, czas płynął nieubłaganie. Po chwili, po tych 15 minutach wyprowadzono Was na ulicę. Stało już tam parę innych rodzin, ustawionych w karnym szeregu. Każdy miał jakąś paczkę, torbę, zawiniątko, pakowali co mogli, ale, ale to były najprostsze, najbardziej potrzebne rzeczy, najbardziej uniwersalne. W pewnym momencie, kiedy staliście i marzliście na listopadową noc, usłyszeliście najpierw jeden krzyk jakiejś kobiety, potem krzyk mężczyzny. Strzał. Krzyk rozpaczy. I po dwóch minutach, może nawet krócej, mogło się wydać to dwie minuty, bo w takich momentach przecież czas się rozwleka i płynie bardzo wolno. Wyszło jakieś dwóch żołnierzy ciągnąc za ubranie jakąś kobietę i rzuciło ją na ziemię przy szeregu. Zdecydowanie pamiętam ten moment, jak w tamtym momencie matka skuliła się, a ojciec szybko tylko przysłonił jej usta, żeby nie zaczęła krzyczeć. Brat mnie wtedy złapał za rękę, a ja ściskałem ją mocno. Kwiłem w przerażeniu i takim strachu, że paraliżu. Hmm. Czułem, że nic nie mogę powiedzieć, nic nie mogę zrobić. Wszystkich zmroził strach i zapadła, zapadła głucha cisza. którą przerwało odgłos nadjeżdżających aut. Pierwszy w kolumnie podjechało auto osobowe, zanim jakaś ciężar, zanim dwie ciężarówki. Od razu opuścili klapę środkowej i. Kazali się ładować. A z auta wysiadł SS-man. Sierżan, który był tu do tej pory i dowodził, zaczął składać mu raport. Jedna nie żyje. Jeden nie żyje. Reszta wykonywała polecenia. Jak wyglądał ten SS-man? Typowaryjczyk zapewne. Innych do SS raczej nie brali. Decydowanie tak. Te jasno błękitne oczy, przepełnione lodem, takim zimnym, po chłodnym, surowym spojrzeniem. Gładko ogolona ręka, kwadratowa, z wysuniętą brodą i jakże piękny nos. To był wyjęty, jak sam mówisz, Rejczyk. Jak z podręcznika. Włosy prawdopodobnie blond, ale przystrzyżone krótko i ta czapka oficerska z tym zesłaniała. Mundur nieskazitelnie czysty, tylko na butach może kurz. I to co pamiętam to jak tylko zdejmuje te swoje czarne, skórzone rękawice. I rozgląda się i patrzył na nas tak niesamowitą pogardą. Jak, jak na worki śmieci. Tak. To to musiało przelać czarę goryczy w Twoim ojcu, który znał niemiecki. Krzyknął. I tak wszystkich nas nie zabijecie. Assessment. Usłyszał to, oczywiście. Ciężko było nie usłyszeć krzyków ciszy nocy, mimo że panował lekki rozgardiarz. Podszedł. Zaczął iść w waszą stronę. Ojciec na pewno próbował was zasłonić, ale jest pan tylko podszedł. Zabijemy każdego, kogo będzie trzeba, was i tak czeka los gorszy od śmierci. A ich bez ciebie już w ogóle. Wycią... Jednym płynnym ruchem wyciągnął Lugera. I z kompletnym brakiem emocji na twarzy. Ty to widziałeś, stałeś dwa metry od niego. Wystrzelił w twarz twojego ojca. Jego ciało tylko upadło, a. Tamten już miał z powrotem broń w kaburze i, i odchodził. Nawet się nie obejrzał na to, co zrobił. Tyle go obchodziliście. Pamiętam w tamtym momencie. To jest bardzo już mgliste wspomnienie Samuela, bo ten paraliż, który go już wcześniej oplatał, teraz wręcz przechwycił nad nim kontrolę. On, wydawałoby mu się, jakby to był sen. Już jego świadomość została wyjęta i patrzy na tą całą scenę jakby z góry. Jakby to nie był on. Pamięta, jak brat zaczął ryczeć i krzyczeć w niebo a matka rzuciła się na ciało ojca zapłakane i zaczęła sobie rwać włosy z głowy. Ale Samuel... W tej samej niezmienionej pozycji jak przez ostatnich parę minut. Nawet nie drgnął. Oficerowie, żołnierze, którzy byli tam jako operacyjni, też nie zareagowali niczym. Żadną, nie, nie było z ich strony żadnej reakcji. Zupełnie jakby ktoś zabił buchę albo wyrzucił śmieci. Tak. tak to mogło wyglądać z ich perspektywy. Zaczęli was poganiać i może dostałeś ty, brat, matka, jakieś dwa, trzy kuksańce kolbą po, po żebrach czy plecach, żebyście ruszyli się i władowali do ciężarówki. W końcu im szybciej to zrobią, tym szybciej będą mieć wolne, tym szybciej pójdą do baru wychylić sznapsa czy, czy piwo. Deportowali was do getta. Warunki, jak każdy, kto choć trochę zna historię, wie, na pewno były tragiczne. W pewnym momencie twój brat zniknął na kilka dni. Szukałeś go może? Czy zajmowałeś... No to jak nie wracał dwa dni już. Chyba to były dwa dni, mieliśmy już zegarka, dzień płynął, jak mówisz, jak nierealistycznie, dziwnie. Rzeczywistość zmieniła się w okamgnieniu na, jakby koszmaru. Podchodzę do matki i pytam się, matko, gdzie jest Władysław? Tu, siedzi gdzie z nami, Włodek? zobacz, mamo, i gra mamo, na pianinie. Mamo, skup się, spokojnie. Mamo, gdzie jest Władek? Zagraj Czy nam mówi? na skrzypcach. Z tatą chętnie posłuchamy, jak razem gracie. Mamo, taty nie ma. Tata nie żyje. Jesteśmy sami. A właśnie Władka nie ma. Od dwóch dni. I widzisz kompletnie puste spojrzenie, jakby nie rozumiała, co do niej mówisz. Przecież tu siedzi. Tu siedzi Władek i gra, a tu siedzi tata i słucha. I czyta gazetę. Nie widzisz? Tak jak zawsze. Mamo, mamo. Cholera. Zostań tu, dobrze? Nie ruszaj się stąd. Po żadnym pozorem się stąd nie ruszaj. Dobrze, będę słuchała przecież jak w gra. I wychodzę do getta i, i próbuję odnaleźć brata. Wypytuję oczywiście nie wszystkich, bo nie wiadomo cholera komu można teraz ufać, ale tych, których znam. Z pewnością parę osób tutaj znam. Chociażby z widzenia. Opisuje szybko im resopis ze szkoły. Wiedzą, o kogo chodzi. Mówią, że Ty. widzieli go w okolicach e, w okolicach e, administracji służby porządkowej. Dość spory budynek z kratami w oknach, ale, ale nikt go nie widział od przynajmniej doby. Poczynałem o tym budynku, wiedzieliśmy, przecież jeszcze jakiś czas tu jesteśmy, jesteśmy głupkami, wiemy co się dzieje, wiemy, że część z nas próbuje ratować życia, pracując dla tych skurwysynów, dla tych uprawców. Ale nie wierzę w to, nie, no, nie ma opcji, Władek by tego nie zrobił, przecież, przecież to nasz Władek, mój, mój brat, pianista, bo nic mamy. Na pewno go tam zaciągnęli. Rozumiem. Idę że... pod ten butynek. Mm -hmm. Tak stoję paręnaście, parędziesiąt metrów Bierając się o ściany jakiejś kamienicy. Zakrywam sobie kaszkietem, który mi jeszcze został jedynym, który mi został twarz i przypatruję się, czy może go tam zobaczę. Może mm -hmm. gdzieś tam się kręci, może go gdzieś biją, na pewno go wzięli może. Może coś zrobił głupiego na ulicy? Otwierają się drzwi główne, takie podwójne, i wychodzi z nich patrol. Wśród nich dostrzegasz swego brata w tej charakterystycznej granatowej czapce. I na ramieniu, poza opaską z gwiazdą Dawida, ma to ich śmieszne oznaczenie, służby porządkowej. Nie zauważył cię, bo stałeś przyczajony kawałek dalej. Oni szli w drugą stronę. Widząc to, znów czuję się jak nie ja. Znów jest powrót tego uczucia, jakby. Kamera się odsunęła. Jakby nie patrzył swoimi oczyma, tylko z góry. Nie. To nie może być prawda. To jest niemożliwe, żeby Władek. To, to nie jest rzeczywistość. To nie jest prawdziwe. Na pewno mój brat by tego nie zrobił. Nie dołączyłby to do, do oprawców. Do okupantów. Hmm. To nie Władek. Znam Władka. Cholera, znam Władka. Kto taki nie był? Zastygam i... i czuję jak moje serce kolejny raz pęka na parę już mniejszych kawałków, jeszcze resztki to może zostały, ale przed chwilą straciłem ojca. Czy właśnie straciłem brata? Mija chwila pewnie. Wpatruje się w ten patrol. Powoli znika ci w tłumie ludzi, mimo że to jest ghetto, ale jest ci środek. No to, jest, to, jest, to jest chwila, to jest, to jest jedna chwila, mm -hmm. kiedy te myśli się tak, pojawiają. Tak. Ja Wpatruje się w jego twarz. Chociaż przez ten ułamek sekundy chcę zobaczyć wyraz jego twarzy. Widzisz, jak. Akurat w tym momencie może się uśmiecha, bo żartują z kolegami nakrydzący mi na patrol. Widząc to zaciskam bardzo mocno pięść. Przy długiej już paznokcie, których nie miałem jak obciąć, wbijają mi się w rękę, która zaczyna krwawić. Jak sam mówisz, pijam się w tłum i wracam do matki. Tak, Władysław wiedział, co o tym pewnie pomyślisz, więc... Unikał cię i jeśli przychodziłeś wizać matkę, to kiedy ty wychodziłeś zdobyć jedzenie lub szukać pracy lub grać na skrzypce w jakimś miejscu, żeby ktoś coś rzucił, ale już po paru dniach, jak tak próbowałeś w ten sposób zarobić, zorientowałeś się, że ludzie chętnie słuchają, ale nikt nie rzuci nic. Raz może jakieś jabłko dostałeś, ale, ale to by było tyle. Sami nie mieli co wrzucić, żeby żeby odwdzięczyć się za pociechę, do którą dawała im muzyka grana przez ciebie. Kilka dni później, gdy stajesz w jakiejś kolejce, może szukając pracy, może, może po zakupie akurat gdzieś coś było i próbujesz zdobyć chociaż kawałek chleba, Zauważyłeś w tłumie, jak mija cię znajoma twarz. Eliasz, Twój znajomy, dość dobry z liceum. Nie widziałeś go od kilku lat, ale niejednokrotnie występowaliście na akademiach w szkole. Ty grałeś na skrzypcach? On ci akompaniował na pianinie. Nie został muzykiem. Z braku talentu i zaparcia, ale przez te wydarzenia, przez znajomość go w sytuacji stresowej, jaką jest występ przed ludźmi, dostrzegłeś jeden z nawyków, które obserwowałeś wielokrotnie przed występowaniami, zdenerwowania. Jest w tłumie, rozumiem. O, ty stoisz w kolejce, on mija i, cię i mm, powoli idzie, jakby w twoim kierunku, i cię może minąć, nie? W momencie, w który mnie mija, ja przyłączam się do niego. Eliasz. Się... Łapisz łapiesz go za ramię, czy? W jaki sposób to robisz? O, może w ten Poklepuję sposób? go lekko po plecach. Odwraca się. Zrobił to w taki sposób, jakby. Jakbyś przyłapał kogoś robienia czegoś, czego nie powinien. Samuel, co, co? O co chodzi? Cześć, dawno się nie widzieliśmy od zakończenia liceum, chyba, jak dobrze pamiętam. A nie, potem raz. Karmiliśmy razem gołębie. Tak, tak było, wiesz, co się dzieje? Jesteś to potem. Nie tutaj chodź. I zaczyna. zaczyna iść w jakąś. Kawałek dalej, jak dochodzicie do miejsca, gdzie jest już na jakieś obrzeża, albo takich mniej społecznych, miejsc, skręca w jakąś bramę. Chodzą, chodzą plotki, że, że mają kolejnych wywieść. Nie mówię gdzie, nie mówię kogo, ale pewnie będzie duży transport kolejowy. Cholera. Kolejnych? Który to już raz? Też chciałbym wiedzieć. Co już tylko... znikają. Ostatnio zniknął Sławek. Nie wiem, czy kojarzysz go. Starszy taki. Mieszkał obok nas. Jak przed tym, jak nas tu zabrali. Zniża jeszcze bardziej głos. Także, mimo dobrego słuchu, i mimo tego, że praktycznie jest do ciebie przytulony, ledwo słyszysz, co mówi. Jest droga za trzy dni. Będzie bez noc. Zwiewamy stąd. Mają nam pomóc Polacy z samuru. A cielujesz kontakt z toćmi samuru. Zgłosili się przez kartkę, rzucili przez mur. Powiedzieli, wskazali drogę, powiedzieli, żeby zebrać trzech lub czterech i pomogą, ale tylko tylu, nie więcej. Jest nas trzech, więc. Jaż ja nie mogę. Ja tu mam matkę. Brata już nie mam, ale matka została. Opiera się o ścianę po przeciwnej stronie, po przeciwnej stronie yy, muru. Znaczy po przeciwnej stronie drogi. Eee, I patrzy na ciebie ciężko. Takim trochę z bólem, trochę współczuciem, ale on wie, że nie może pomóc. Musisz. Musisz wybrać. Powiedziałesz tu już normalnie. Bo to nie ma znaczenia, co teraz powiedział. Takiego, jakby ktoś podsłuchał. Mogę ją wziąć. Macie miejsce. Nie i matkę tylko. Niestety. Niestety nie. Trójkę. Trójka to już tak dużo. A, a czwarta osoba to, to jeszcze większe problemy. Wiesz, że oni muszą. Poza tym, że wyprowadzić nas z tego, muszą zacić fałszywe dowody, zdobyć jedzenie. To jest trudne za murem, nawet za murem. Tutaj jest dramat, ale tam też nie mają łatwo. A i tak pomagają kolejnym kolejnymi kolejnym. Najmniej godzinę matkę wyślę, chociaż ją zabierzcie, proszę. Bo z nią porozmawiam. Ale ona nie da rady, przecież to już jest starsza kobieta. Plotki chodzą, no o was nie najlepsze, że, że z nią nie także, że ona nie domaga. Ty, albo ona, ona nie może, ona. Ratuj siebie, jesteś młody. Zrozumiałaby. No, tak? Za dwa dni będzie bezksiężycowa noc. Zbieramy gdzie? się. Przyjdę po ciebie, wiem gdzie mieszkasz. W sumie to właśnie tam szedłem, zaproponować ci to. Szukałem cię. Jest, jest jedno miejsce, zaprowadzę cię. Wiem, gdzie, ale, ale lepiej się tam teraz nie kręcić, bo, bo jeszcze coś, jeszcze coś wywężą i, i będą z tego nici. Za dwie nocy, dobrze. Muszę to przemyśleć, ale. Poczekaj chwilę i wyjdę pierwszy, a potem ty, żeby nas... Żeby nas nie widzieli, przecież jest zakaz zbiegowisk na, na rogach i Pójdę. innych, i żeby dopierdla na tydzień nie zamknęli. Pójdę naokoło, żeby pójść w drugą stronę. Ale Dzięki. Trzeba się trzymać razem i pomagać w końcu. W końcu tylko to już nam zostało. Do zobaczenia. I faktycznie idzie, wiesz, naciąga jeszcze tam gdzieś kaszkiet czy kapelusz bardziej na głowę, poprawiasz kołnierz, żeby lepiej zasłaniał twarz w razie czego i i wychodzi szybkim krokiem z bramy. Czekam jeszcze może z 5 minut. Opierając się o ścianę i myśląc o tym wszystkim, co właśnie się dowiedziałem, z jednej strony Mam szansę uciec. Ale to się wiąże. Z opuszczeniem matki, a czym to się różni od tego, co zrobił mój brat. To ta sama zdrada, to jest ucieczka. cenę życia, wolności Będę musiał stać się potworem. Myśli długo jeszcze mnie będą męczyć podczas twojej drogi powrotnej do domu. Jak najszybciej porozmawię z matką. Tak, na pewno chcę z nią porozmawiać. Być może ten jeden raz uda mi się do niej dotrzeć. Być może ten jeden raz usłyszy moje słowa. Kiedy wchodzisz do domu, matka wychudła przez ostatnie miesiące bardzo. Mimo, że starasz się zdobyć jedzenie, to jest ciężko, a, a ona też niespecjalnie je nawet to, co je serwujesz. Cały czas jest pogrążona w, w swoim świecie. w Nazwałbym to światem marzeń. Często słyszałeś, jak zwracała się do ojca, zwracała się do brata. W się do ciebie, nawet gdy stajesz w zupełnie innym miejscu. Prowadziła dialogi. słyszeć tylko jej część, ale mogłeś usłyszeć momentami, że nawet dialogi, które pamiętasz, które odbyły się w rodzinnym domu przy stole, w, w jakieś święta, czy... czy urodziny. Mogłeś usłyszeć te same życzenia, które składała ci w wieku 16 czy 17 lat na Twoją rodzinę, albo jakieś jej przemówienie, które wygłaszała, gdy któryś z Was zrobił coś, czego nie powinien w szkole, dostał uwagę nagany, czy, czy gra, bawił się piłką w domu i zbił wazon, który bardzo lubiła. Ona żyje. Niektórzy powiedzieli, że ona żyje tylko z pozoru że Żona już tak naprawdę umarła i że, że, nie ma z nią całkowicie kontaktu. Wysząc tam, wchodząc przez drzwi zapewne, więc jak siedzi na podłodze, nawet nie na krześle i mówi te wszystkie rzeczy, do oczu napływają mi łzy, szczere łzy rozpaczy. Podchodzę delikatnie, klękam przy niej, głaszczę ją po głosach. Włosach. Mamo. Mamo, to ja. Samuel. Mam ci coś do powiedzenia, mamo. Musimy porozmawiać. O, Samuel. Ale wyrosłeś. Jak widzisz to. Patrzę ci w oczy, ale. Ale to jest spojrzenie całkowicie nieobecne. Mamo. Mogę uciec. Będę miał szansę się z tym wyrwać. Oni nas wywożą, wiesz? Coraz więcej. I więcej. Na studia chcesz iść dobrze, synku. Z tatą zawsze. Mamo. Zawsze tak życzyliśmy ci jak najlepiej. Tak, mamo! wyjedź na studia. Dobra, mamo! Przecież to jeden raz mi odpowiedz. Ojca nie ma, rozumiesz? Nie żyje! W momencie, kiedy podniosłeś głos, ona skuliła się na krześle w takiej pozycji praktycznie embrionalnej i popatrzyła na ciebie jak na obcą osobę. Ja chciałem na ciebie krzyczeć. I ja widzisz. Musiał... Widzisz? Jak zaczyna płakać. Przytulam ją. Wtulam ją w swoje ramię właszcząc po plecach. I tylko już. W zasadzie... To już chyba do niej nie doszę bardziej. To mówię dla samego siebie i do siebie. Jestem okropny, wiem, pano. Wiem, że to co zrobię będzie straszne. Że mi nigdy nie wybaczysz. Wiem. Ja sam sobie tego nigdy nie wybaczę, ale. No i chcę stąd uciec, wiesz? Ona I cicho, to... cicho szlocha. I to jest jedyna reakcja, jaką od niej w tym momencie, jaką mnie w tym momencie otrzymujesz, Jeszcze chwilę z pewnością będę ją tak. Przytulać, a potem, pewnie już zmęczona tym płaczem, zacznie usypiać, więc położę ją spać. Może spróbuję ją nakarmić jeszcze czymś, tak wiesz, jak dziecko. Jeśli sama nie chce jeść, to jak ją obejm może ode mnie. Jak obejmujesz? To to jest, to co teraz słyszałeś, to jest de facto szept. Nie wiesz, czy dotyczy tego, co się teraz dzieje czy to się działo, czy do, do, do kogo, w jakim kontekście i do kogo ona to mówi, ale słyszysz z ojcem zrobilibyśmy dla was przecież wszystko, nawet umarli. Słysząc to sam zaczynam płakać, tak jak ona, mocno, z ogromną siłą wgryzając się w... Twoje usta aż do krwi zaciskając je, ale nic nie mówię, już nic nie robię. Hmm. Ta noc, kilka, dwa, trzy dni później, jest nieistotne. Zapad zmierzch. Zaczęło być już naprawdę ciemno. Pół godziny do godziny policyjnej. Ciche pukanie do drzwi. Jeszcze zanim to pukanie się pojawiło. W momencie, w którym przygotowywałem się tak do, do wyjścia już ten jeden ostatni raz wziąłem z krawek kartki po hebrajsku, bo znam ten język, zapisałem jeśli przeżyjesz, to nigdy więcej mi się nawet nie pokazuj na oczy, bo sam cię zabiję. I kładę to pod poduszkę, na której matka śpi. To jest wiadomość dla brata. Rozumiem, że otwierasz drzwi po tym cichym pukaniu. Uchylam je, tak Dosłownie, żebym widział tylko malutki snop światła, zobaczyć kto stoi za nimi. Eliasz. Ciężko ci go poznać na pierwszy rzut oka, bo jest. Jest tak szalikiem przewiązany, żeby nie do końca było widać twarz, ale żeby to było w miarę normalne i żeby wyglądał po prostu, że jest mu zimno, bo jest marzec mniej więcej, więc jest naprawdę mroźnie już. Zwłaszcza po zapadnięciu zmroku, choć nie ma czasu. I szepta, to, to nie jest nawet szept, bo szept tak naprawdę w ciszy bardzo dobrze słychać. Odmówi poruszając ustami i wypuszczając tak mało powietrza, że, że bardziej domyślasz się, co on mówi, niż jesteś w stanie zrozumieć. Tylko kiwam głową bez słowa, z widząc jak on milczy, i, i będę za nim szedł. Mm -hmm. Idziecie. Ulice. i tak są prawie puste, mimo że do godziny policyjnej jeszcze jest trochę czasu. Nikt nie ma co już robić. Praca się skończyła jakiś czas temu, a. a po co chodzić po ulicach, na których nic nie ma, nawet do kupienia. Jeśli by ktoś jeszcze miał jakieś pieniądze. A drożyzna w ostatnich tygodniach stała się wręcz absurdalna. Jabłko kosztowało więcej niż kiedyś, obiad w, w dobrej restauracji. Dochodzicie do... Eliasz wchodzi w taką bramę na obrzeżach bardzo blisko muru oddzielającego getto od wolnego miasta okupowanego przez nazistów. W bramie stoją już dwie osoby. Jedna jest podobnej postury do ciebie, Eliasza. Ewidentnie jakaś osoba, która pracowała umysłowo. I jeden jest ciut większy, może nie ciut, zdecydowanie większy. Ewidentnie pracował przez lata fizycznie. Może jako kowala, a może jako, może w kolei. Ciężko powiedzieć, ale nie ma to teraz znaczenia. Wymieniają uprzejmości, ale nie podają imion. Również się z nimi witam. Mm -hmm. Nie podają imion, ale podają jakieś ksywki. Mm -mm, nic w ogóle. Ty, nawet się nie odzywają. Podaję im tylko rękę. Patrzę wyczekująco na Eliasza. Co teraz? Przejście jest tam. Pokazuję palcem gdzieś pod murem. Trzeba usunąć starą dyktę, albo jakąś sklejkę. No tam powiedzmy jakąś sklejkę bardziej niż dyktę w tamtych czasach. Trzeba usunąć deskę, która jest przysypana ziemią, ale musimy wyczekać aż przejdzie patrol. Chodzą co 15 minut od zewnętrznej strony muru. Potem Polacy powinni podnieść od swojej strony płytę chodnikową, która zasłania przejście, a potem trzeba wiać w miasto. Każdy pójdzie z jednym, a dwójka. Z... Podzielimy się tak, żeby. na jak najwięcej grup, żeby każda miała przywodnika z zamuru i... i oni nas ukryją mają przygotowane, przygotowane jakieś dokumenty. Teraz za murem się dużo pozmieniało. Dużo, nowe, dużo nowych dokumentów wymagają. Jakieś karty pracy, dowody, wszystko z ich pieczątkami, z tymi paskudnymi wronami. Jeśli Polacy nie podniosą, to będzie nasz koniec, prawda? Trzeba w nich wierzyć, sami się zdeklarowali. Szacja, W tych czasach tylko wiara nam została. Poza tym, co? Wolisz tu zostać i czekać na pewno śmierć? Tam jest nadzieja. Wiem, wiem a tu zostanę rodzinę. Nie okay. miałaby Dobrze. nic przeciwko, jeśli wiedziałaby, że dzięki temu przeżyjesz. I zacznę iść w kierunku... Tego miejsca faktycznie podnosi jakąś deskę z podłogi, która była przysypana ziemią, nie jakąś cienką warstwą, była bardzo solidnie zamaskowana, więc nawet wiedząc, gdzie w mroku, ciężko by było ci to znaleźć, Eliasz wchodzi pierwszy, znaczy, może inaczej, nie wchodzi, kładzie się na ziemi i nasłuchuje. I po chwili faktycznie, jak w zegarku, niemiecka precyzja nawiają, Słyszysz głos dwóch ludzi i ten charakterystyczny dźwięk wojskowych butów na bruku. Słysząc ten dźwięk przychodzi mnie zimny dreszcz, a po plecach spływa zimny pot. Zamieram bez ruchu, nawet wstrzymuję oddech, być może na bardzo długo, dopóki nie przejdę. Robi to podświadomie. Drz... Faktycznie. Dosłownie przeszli. Mija minuta. Eliasz znika w dziurze. Słyszycie i dosłownie w momencie, kiedy on znika, słyszycie dźwięk, jakieś dźwięki osób. Zresztą już, już normalne buty na miękkiej podeszwie, więc nie, nie ma tego charakterystycznego stukania. Słyszycie dźwięk ocierania kamień o kamień. I nie, rozmowy nie słyszycie. Na pewno nie rozmawiali. Wszystko leciało tam na migi po tej drugiej stronie. Nie ryzykowaliby. Następny wchodzi. Jeden szczuplejszy, równy szczupły mężczyzna. Znika, i po chwili słyszysz ten taki dźwięk, jakby. Jak kro paru kroków, i może no, jest po drugiej stronie, nazwijmy to po prostu. Ten barczysty chłop klepie cię w ramię kiwa głową w bok, pokazując, że twoja kolej. Kiwam mu twierdząco głową. Przestraszony, ale idę. Najszybciej, ale i najciszej jak potrafię. Wczołguję się mm. pod ten mur. Pewnie cała ziemia mnie tam zasypuje. Czuję małe kamyczki, piach we włosach, dzierającą się ziemię pod koszulę, buty, w spodnie. Raczej tego nie czujesz z jednego powodu. To co robisz jest szalenie ryzykowne, niebezpieczne. Cała adrenalina, którą masz w sobie sprawia, że słyszysz i widzisz lepiej w ciemności, ale takie pierdołek, wbijący się kamyk w rękę... Jak we włosach kompletnie Ci teraz nie przeszkadzają, bo. Chodziło w tym momencie tak powinno być. Ale czas dla mnie zwolnił. Czuję każde bicie swojego serca, i mimo, że robię to wszystko strasznie szybko, to moja artystyczna natura, wyczulenie na mhm. dźwięki, na muzykę, na zmysły sprawia, że. Czuję i nie czuję to wszystko jednocześnie, to się zlewa w jedno. Mm -hmm. I Próbuję przedostać się na drugą stronę. Mm -hmm. Otwiera ci się, czołgasz się w całkowitej ciemności i ciszy. To nie jest daleko, to do przeczołgania się w tym otworze jest metr, może półtorej. Jest ciasno i faktycznie Masz biedę się zmieścić, nawet ty, masz szczupłe budowy. Ale w pewnym momencie spoglądasz w górę i widzisz niebo po drugiej stronie muru. Ktoś podaje ci rękę, żeby pomóc ci wyjść. Widzisz, jak w... wyszedłeś, to nie jest problem. Widzisz, że widzisz trójkę dzieciaków tak naprawdę. Ty masz ile? 25 lat. Praktycznie. Oni są dekadę młodsi. Jedna dziewczyna, młoda, jasnowłosa i dwóch chłopaków. Ona może być najmłodsza, albo po prostu tak wygląda. Podobnych dzieciaków się uczyć gry na skrzypcach i mówili do ciebie proszę pana jeszcze parę lat temu. W tym momencie, kiedy Ty wyszedłeś, prawdopodobnie wszedł do, do otworu ten ostatni. Słyszysz to, czego wcześniej słyszałeś, czyli stękanie. Ciężko mu się przepchnąć przez to, że, że jest w słusznej postury, byśmy powiedzieli. W pewnym momencie. Słyszycie, że on jest jeszcze w środku, i słyszycie, że. Słyszycie szczeknięcie psa. Najpierw jedno. Bardzo oddalone. Potem kolejne, nieco bliżej. I po kolejnym. Szczeknięciu, gdy wszyscy spojrzeli po sobie, mając najgorsze możliwe przypuszczenia, zaczęli, zaczęło być słychać. Zwłaszcza ty pierwszy, na pewno wyłapałeś stukot butów, podkutych butów na chodniku. Oni nie idą. Oni biegną. Z przerażeniem jest ciemno. Może mam wyostrzone zmysły przez Andralina, jak sam mówisz. Tak, niewiele kurwa widać. Rozglądam się, i szybko szukam Eliasza. Gdzie to Eliasz? Patrzę, próbuję go wyszkać jego twarz. Co robić? Nic nie mówię. Zamieram, tylko pokazuję. Jakby lekki ruch. Ręki. Tak, on już, on, już, on już złapał, co się dzieje po tym drugim szczeknięciu psa. przerywają ciszę i pochylają, pochyla się nad, nad tą dziurą i w tym momencie widzicie jak ledwo co zaczyna wystawać głowa tego wielkiego chłopa. Prawie się przepchnął, ale, ale wystaje tylko głowa wygląda tylko cały ubrudzony ziemią. Eliasz do niego mówi. Szybko. Patrol. Z psem. Mężczyzna pobladł. Ale próbuje się wyswobodzić, ale idzie to tragicznie. Teraz już słyszycie bardzo wyraźnie kroki. 200, może 300 metrów. Ja jestem w stanie mu podać rękę spróbować go wyciągnąć. Nawet spojrzeć na tego chłopaczka, żeby go wyciągnąć. Jedną rękę, jest tani, jedną rękę ma przed sobą, drugą ma za siebie. Wchodził na skos, bo jest szeroki w barach i ciężko mu było tam tamtędy przepchnąć. Więc drugą dalej ma uwięzioną w tunelu. Próbuję go złapać za tą rękę i ciągnę. Hmm. pójść, bo mi wyrwiesz bark, nie pomagasz. Uciekajcie. Cholera. Zamknął oczy. Tym. Tą piękny grób sobie wykopał. Wiecie, dzieciaki. Jest ewidentnie starszy od was. Zwłaszcza teraz, jak się odezwał, to słyszysz, że. W, ciemno... w, cieniach, w cieniach nie widziałeś, ale... ale brzmi jak dojrzały mężczyzna. 40, może. Wiecie, stąd. Kurwa. Już. Nic nikomu nie powiem. Nic nie widziałem. Te dzieciaki, które taką brawurową akcję zrobiły, wyglądają na potwornie przestraszone. Co do jednego z nich, który jest najbliżej. Słyszałeś go? Zpieprzamy już. Prowadźcie zdążymy. Hmm? ty tędy, ty idziesz ze mną. Łapie ten chłopak, do którego mówiłeś, łapie Eliasza i, i zaczyna iść. Ha, biec! W jedną stronę, Ciebie za rękę, łapie dziewczyna i chodź ze mną. I zaczyna cię ciągnąć w kierunku miasta. Trzeciego z was pochwycił, trzeci z nich i Udał się też. Każdy z nich kompletnie inną stronę. Zaczynacie ucieczkę. Szczekanie psa nagle się nasiliło. W miejscu, z którego odchodziliście, jesteś ulicę, może dwa. No, nawet nie 100 metrów od miejsca, w którym przechodziliście przez dziurę. I. Więc doskonale słyszysz ujadanie, wściekłe ujadanie psa. Jakieś głosy, które ciężko zrozumieć przez to szczekanie psa. Znasz niemiecki na pewno. Przynajmniej podstawowo. Podstawowe sformułowanie hmm. na pewno znam. Tak, już się nauczyłeś. E... Strzał. Jeden, drugi. To nie był karabin, tylko jakaś broń samopowtarzalna, bo taką raczej używali tak. strażnicy w mieście. Dziewczyna biegnie. Ciągnie cię za rękę. Ciężko cię nadążyć, bo jesteś wygłodzony. Zmizerniały po miesiącach pracy fizycznej, do której nigdy nie nawykłeś. I de facto głodówki. Biegniemy, coś... ona słyszy, że. Teraz głośniej zaczynam po prostu dyszeć ze zmęczenia. Odwraca się i wolniej nie Okej. możemy nie możemy zwolnić to już niedaleko. Dasz radę. Musimy Ach. dotrzeć do punktu. Dobrze. Dobrze. I daje z siebie wszystko wszystkie rezerwy jakie jeszcze miałem mhm. zużywam. Ale próbuję nadążyć. Może się nawet potykam raz po drodze. Prawie się przewracając. Tak. Nie, nie po, w tym momencie nie, nie poznałeś mnie, dziewczyny, bo konspiracja doprowadziła cię gdzieś. Przejęli cię ludzie z AK albo innej pokrewnej organizacji. Dali ci fałszywe dokumenty. Przenieśli. Do jakiejś miejscowości pod Warszawą, gdzie pracowałeś w jakimś prostym zawodzie, którego łatwo było ci się nauczyć, który też przysługił się im, na pewno wciągnęli cię do siatki. Tak, pamiętam, nauczyłem się szyć buty. Nie była to jakaś super robota, ale mam zręczne palce z racji wcześniejszego wykonywanego zawodu, a szywanie wojskowych butów nie było aż tak skomplikowane. Najważniejsze, żeby były hmm? mocne i długotrwałe. Lata później spotkałeś się z tą dziewczyną. jak ma na imię. Anna. Ale to opowieść na inną okazję. To wszystko, to minione dzieje. Teraz jesteś w Nowym Jorku. Wchodzisz do sklepu z winami, do którego chciałeś się udać przed występem. To dobry sklep markowy, specjalistyczny. Praktycznie z każdego zakątku Europy masz wino. Podchodzisz i kupujesz coś konkretnego, czy, czy co robisz? Tak, podchodzę i kupuję Marius Blanka. Na pewno jedną butelkę to bardzo smaczne, białe, wytrawne wino, ale delikatne w swoim smaku, więc z pewnością uraczy i mężczyznę, ale także i kobietę, która niekoniecznie będzie gustować w czerwonych, mocnych wytrawnych winach. Wiem, jakim językiem przemawiać do ludzi, zwłaszcza jeśli chodzi o język wina. Mhm dwie butelki tego zacnego trunku. Mm -hmm. Dojeżdżasz do galerii, w której masz odbyć masz odbyć e, koncert, recital. Ciekawa galeria, jeszcze nie występowałeś. Polecił ci to znajomy, kiedy rozmawiał to znajomy to Rador, kiedy rozmawialiście Felizium o koncertach, też muzyk. A może wykonał jakieś perform, performance na żywo i zdecydował się zrobić to tu i polecić to miejsce. Jest to ciekawe miejsce. Sama, sama galeria nazywa się Olimp i ktoś miał niezły pomysł, żeby tak to nazwać, bo wygląda jakby ktoś na dachu kamienicy, tam klasycznej nowojorskiej kamienicy, Postawił świątynię grecką. Te miejsca między filarami są przeszklone, a w środku wykończone jest marmurami i jasnym, jasnym drewnem oraz mar połączonym z marmurami, co daje ciekawy efekt. Co? Ilu, ilu więcej może być gości tutaj? O, w ten sposób 10, 20? maksymalnie 20, ale dla komfortu słuchaczy zawsze ograniczam y, pulę. Mm -hmm. Jeśli jest taka możliwość do 15 krzeseł, żeby nie było zbyt tłoczno, żeby była przestrzeń, w której muzyka może odpowiednio wybrzmiewać. Mm -hmm. e Na środku jest podwyższenie, do którego rozstawione są krzesła w takim półkolu już bardziej. Masz stać między widownią, masz stać przed widownią, a za tobą jest postawiony fortepian do recitalu w duecie z akompaniamentem pianina. To jedno z najbardziej klasycznych i najciekawszych połączeń muzycznych w dziejach ludzkości. Czy wybór akompaniatora jest jakiś ciekawy, czy raczej postawiałeś na klasykę i wybrałeś jakiegoś stałego muzyka, z którym grywasz w Nowym Jorku? Czy bardziej przypadkowy i testujesz nowe, nowe kombinacje? Wiesz co, przechadzając się czasami po ulicach Nowego Jorku, zwłaszcza jeżdżąc metrem raz, to było może miesiąc temu, a może trochę wcześniej, był tam taki chłopak, młody dość. Ile on mógł mieć? 20 parę lat? Grał na keyboardzie, ale grał zaskakująco dobrze. Wybitnie bym mógł powiedzieć, tylko miejsce nie pasowało. Taki talent nie może się marnować podłym, brudnym nowojorskim metrze. Hmm? Mógł też grać na tych Rozmaw takich pianinach, które są teraz rozstawiane czasami w miastach, nie? Wiesz, w niektórych strefach miejskich czasami tak, stawiają tak, pianino, tak. nie? No tym... to jeszcze lepiej. No, no to myślę, że... właśnie na takim pianinie. Tak, to tani sprzęt. Tam był kapelusik, w którym parę dolarów ledwie się tliło. Szedłem do niego i zaproponowałem mu, że może zagrać ze mną i zarobić dużo więcej, jeśli mu będzie brakowało pieniędzy. Powiedziałem mu, że twój talent nie może się tu marnować. Jesteś perełką na te wieprze. Oni nie docenią twojej muzyki. Oni nawet jej nie słuchają. Oni nie potrafią słuchać. Podałem mu adres, pod który miał się zgłosić już yy, na próbie raz, ponieważ jestem profesjonalistą. Musiałem go sprawdzić, jak sobie ze mną poradzi. Zagraliśmy próbę. I okazało się, że wręcz idealnie się ze mną komponuje że to, co ja chcę przekazać widowni. Także ten młody chłopak, który wtedy był obdartusem takim nieustrzeżony, nieogolony, z okularami, paskudną oprawką. Jezu, jakiś plastik, masakra. Zapłaciłem mu za fryzjera, za ładny gajer. poszliśmy do Wsłałem go do kulisty, były lepsze oprawki i teraz siedzi za mną. Tak. Rydzieniec. Za kilka tysięcy dolarów tak naprawdę, trzy, cztery może coś takiego. Pewnie rzuciłeś mu też na czynsz, żeby miał i tego typu rzeczy, przedpłatę. Kupiłeś sobie dozgonną wdzięczność kogoś, kto praktycznie ślepo w tym momencie za tobą podąży. Ty mogłeś to zrobić z dobroci lub współczucia, widząc w tym siebie stojącego na ulicach getta, próbującego uzbierać na jedzenie swoją grom. Może zobaczyłeś w nim siebie, a, a może po prostu stwierdziłeś, że znakomity pionek i zwróci się ta, zwróci się ta inwestycja. Publika się już zebrała. Czekałem tylko na ciebie, na twoje wejście na, na scenę. I teraz będę chciał rzut. Jak ci pójdzie, panie Szpilman. O, pierwszy rzucik. No, drugi. Ale no e, zrobimy to tak. E, rzucisz z. występy publiczne. Jesteś. No. Sz, 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 sz. E, charyzma albo manipulacja. Charyzma jest lepsza chyba. Charyzma, charyzma. I do tego doliczysz sobie tak. Kość za specjalizację w skrzypcach. I Jeden. drugą kość jeszcze za. Jeszcze dwie kości kolejne, czyli trzy w sumie za prezencję. W tym przypadku. Mm -hmm. Więc będziemy mieć. Difficulty? Jesteś światowej klasy skrzypkiem. Więc Difficulty. Niech będzie dwa. Jak najbardziej. Zobaczymy, jak mi dzisiaj poszło. <laughs> Powiem na tyle kości. To nie jest duży sukces, ale dobrze. Trzy sukcesy. <laughs> to jest dalej bardzo <laughs> dobry. Jeszcze bez nie nieważne. To jest <laughs> dalej bardzo dobry występ. Oczarujesz publikę. Jesteś ponad dwa razy wyżej niż powinieneś, więc. Tak, publika. Zdajeś na pewno oklaski na stojąco i, i potem masę pochwał. Ale wróćmy do czasu, do czasu koncertu. Może dlatego jest tylko pięć sukcesów, bo dzisiaj masz sentymentalny wieczór wspominków. Podczas występu wspominasz rok. 1956 dostałeś zaproszenie do pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Planowane było zrobienie z tego wydarzenia, znanego na cały świat, którego mogłyby pozazdrościć największe wydarzenia, największe miasta. Dostaję zaproszenie, żeby zagrać w recitalu otwierającym jedną z części mu muzyki klasycznej. Ty też byłeś dość znanym skrzypkiem. Stoisz w holu filharmonii albo opery, budynku, w którym jest sala koncertowa na pewno. Oczywiście podany jest szampan, nawet jak na komunistyczne czasy, to postarali się załatwić coś, co da się pić, a nie wodę z bombelkami, doprawioną wodą i sokiem z winogron, żeby miało procent i jakoś dało się przełknąć. Tak, pamiętam, Rozmaw wziąłem, mm -hmm. wziąłem dwa kieliszki. Wtedy to było ładnych parę lat po wojnie, ale ten koszmar cały czas mnie prześladywał, ach, ale także na jawie. Więc w słabszych momentach tupiłem te smutki i z... chciałem zapomnieć, właśnie, w alkoholu. Gdy nadarzyła się okazja napić się szampana, to na pewno sięgnąłem po dwa kieliszki. Mm -hmm. Tak, ten szampan był mocniejszy pewnie niż ten, który teraz mamy, ale to jest mało istotne. Zagadał cię jakiś dziennikarz, a może inny kompozytor? Czy nie chciałbyś zagrać w solówce jego, jego nowej kompozycji? Wiedziałeś, że to nie jest wybitna osoba, więc pewnie próbowałeś go spławić ale wtedy dostrzegłeś pewną osobę. Czas spowolnił się i przypomniałeś sobie te wszystkie wydarzenia, które, o których przed chwilą mówiliśmy. Tak, kogo zobaczyłeś? Ty już wiesz chyba, nie? Sław. Dokładnie, ciężko było go pomylić. Bo w tym momencie wygląda dokładnie, jakby skórę zdjąć z twego ojca, w momencie, kiedy widziałeś go po raz ostatni. Pytam ja też, jak ludzie się na mnie spojrzeli, w momencie, w którym cisnąłem kieliszkiem o podłogę, roztrzaskując go na małe kawałki. Być może parę kobiet odwróciło wzrok widząc tą wściekłość na mojej twarzy, czystą nienawiść w oczach. Tak. Co robi... Udałeś się w jakieś konkretne miejsce do toalety albo w jakieś miejsce, żeby żeby ochłonąć przed występem? Czy udajesz się od razu do szatni? Miałeś występ otwierający, więc dużo czasu do tego jest już nie tam zostało. balkon. Tak, balkon na pewno jakiś jest, a jak nie balkon, to można wyjść przed. Przewietrzyć się nie ma problemu, jeśli o to chodzi. Przedłem się przewietrzyć. Podszedłem do grupki elegancko ubranych mężczyzn palących papierosy. Przedstawiłem im się. I poprosiłem o papierosa. Podali ci jakieś radomskie albo sporty, bez filtra, razem z zapałkami. Raczej zapałkami. Oliłem papierosa. Podziękowałem im i odszedłem parę kroków. Oparłem się o budynek, do którego przed, z którego przed chwilą wyszedłem o ścianę. Ciągnąłem potężną ilość tego dymu. Zatrzymałem ją w płucach i w myślach sobie mówiłem nie tutaj. Nie teraz. Nie teraz, kurwa, nie teraz. Hmm? Wydmuchałem sporą ilość dymu. Spojrzałem na te papierosa i spaliłem chyba połowy naraz. Cisnąłem. Hmm. W ziemię przydeptałem. Otrząsnąłem ręce. Kilka głębokich dechów. I wszedłem. Kierując się prosto do szatni. Tak. Poszedłeś za kulisy. Tam pewnie jakaś szatniarka czy. Osoba, która przygotowuje do występu ludzi. Na pewno pomogła ci wyczyścić garnitur, jeśli się zabrudził przy, czy raczej smoking na taką okazję. W każdym razie pomogła ci wyczyścić ubranie, jeśli się ubrudziło przy operaniu się o mur. Na pewno nałożyła ci jakiś puder, czy coś takiego, żebyś się nie świecił za bardzo od potu. W tych blasku tych lamp jest niesamowicie gorąco. Jeśli się wychodzi w takie miejsce i. I wyszedłeś na scenę. Je, próbowałeś przelać emocje, na pewno muzycy dadcy są. Próbowałeś na pewno przelać emocje w utwór. Jakie to były emocje? Z pewnością nie był najłagodniejszy występ Samuela. On w tym momencie nie chciał. Słagodzić ludzi, poruszyć ich serca. On chciał je rozpalić, on chciał je zmiażdżyć. On całą swoją wściekłość, furię. Koszmar wojny, którą przeżył. Rozpacz i nienawiść do samego siebie także. Bo po dziś nie wybaczył sobie tego, że zostawił swoją matkę na śmierć. Nienawiść do swojego brata. I tą szaleńczą obsesję, która gdzieś się w nim tliła od jakiegoś czasu, a teraz wybrzmiała. To była muzyka niezwykle dynamiczna, agresywna. Niczym pociągnięciem smyczka on chciał te struny rozciąć. A w głowie wyobrażał sobie, że rozcina nie struny, a szyję swojego brata. Tak. Zdecydowanie. Zszedłeś ze sceny po koncercie cały spocony, ale z drugiej strony zadowolony. Widziałeś reakcję publiczności. Zapaliłeś w nich pasję. Dostałeś owacje na stojąco i przedłu naprawdę przedłużające się. Wiesz, ile trwają owacje? Te trwały 3-4 razy dłużej niż te, które się zazwyczaj dostaje. Czułeś się na pewno trochę, trochę jakbyś był na haju albo pijany. Udałeś się do jakiejś konkretnej, czy chciałeś za kulisami odpocząć, czy, czy co? Z pewnością wysłuchałem tych pierwszych owacji, bo tak kultura wymaga, ale na drugich owacjach ja już szybkim krokiem skłoniłem się i wyszedłem do szatni. Rozumiem, że szatnia to małe pomieszczenie. Bo... Nie, to jest duże pomieszczenie, bo tu duże jest dużo muzyków. Znaczy To jest korytarz i jest dużo mniejszych okay. pomieszczeń nie? od niego. Wszedłem do szatni odłożyć do futerału swoje skrzypce, a potem szybkim krokiem poszedłem do toalety. Stój. Okay. W momencie, kiedy wchodziłeś ze skrzypcami, do swojego... Dostałeś na pewno własny pokój, jako jedna z gwiazd wieczoru. Taki niewielki, niewielka, niewielki pokój, wieszak, lustro, miejsce, gdzie możesz położyć futerę na skrzypce. Wszedłeś do tego pomieszczenia i... Znaczy, wchodząc do tego pomieszczenia, przy drzwiach czekał Barczysty, duży mężczyzna. Lekko blady byś powiedział wtedy, ale. Ale kiedy zacząłeś podchodzić i chciałeś wejść do pokoju, to obrócił się do ciebie i z silnym rosyjskim akcentem powiedział po polsku: Dobry wieczór. Panience Blogorski bardzo podobał się pański występ. Życzyłaby sobie pana towarzystwa teraz. I ty doskonale wiesz, o kogo mniej więcej mogło chodzić, bo głośno było o tym w prasie, że jednym z vipów tej imprezy będzie jakaś panienka z ambasady rosyjskiej, córka jakiegoś wysoko postawionego w yy, wysoko postawionej osoby w Związku Radzieckim. Ambasador trochę za nisko, ale dużo wyżej, sądząc po tym, jaka była dookoła tego, jaki dookoła tego był szum medialny. Zobaczcie na tego mężczyznę. Teraz, tak? Teraz. Dobrze, panienka panienka może nalega. Proszę pozwolić mi tylko odbić twarz. Nie ma problemu. Nie pro... godzi się witać panienki. Będą całkowicie spocone, prawda? Nie ma problemu. Ale proszę się streszczać. Oczywiście. Mężczyzna widzi, jak. Pinman odchodzi bardzo nerwowym krokiem stronę łazienki, zamykają na klucz. Jest cały rozdygotany, jest cały wściekły, te emocje cały czas z niego nie zeszły, a wie, że zaraz zaraz będzie musiał wyjść do ludzi. Zaraz no. będzie musiał wyjść do towarzystwa. Patrzyć na siebie w lustrze, opierając się o umywalkę. I uderza z całej siły, nie w lustro oczywiście. Byłoby głupie. Ale wykafelki. Nie rozbija ich to nie tyle siły, ale co najmniej obija sobie knykcie. że parę głębokich wdechów, patrzy na swoją piętną twarz. Pala zimną, odkręca zimną wodę, lodowatą. Najpierw myje sobie ręce. Po czym obmywa parę razy twarz. Z tego całego pudru nie znosi tego. Wiem, że to jest potrzebne, ale czuję wtedy tą lepkość. Mhm. Okej. Okay. Wyciera się i wraca. Dobra. Kafar, bym powiedział, prowadzi cię na drugie piętro. To tam znajdują się prywatne loże. Przewadzi do jednej z nich, tych lepiej usztułowanych, z których dobrze widać scenę yy, i bardzo dobrze z nich słychać. Przed drzwiami stoi dwóch kolejnych, równie, równie powiedziałbyś, że trochę zabladych, ale może są z podbiegu nowego, akurat po nocy polarnej. W każdym razie nie jest to istotne, przepuszczają Cię w ogóle, jakby nie kontrolują, czy masz broń, czy nie. Wpuszczają cię do do loży. Kiedy do niej wchodzisz, widzisz. Kogo widzisz? Ty, ty, to ty mi powiedz, w sumie. To widzę. A? Widzę kobietę wysoką, blondynkę. Te włosy są dość długie. Opadają jej, opadałyby jej do pleców, gdyby nie były zwinięte. Warkocz ma chudą, kształtną, piękną twarz. Jest blada. Ma długie, pomalowane rzęsy. Czarne. A za nimi kryją się zielone oczy. Piękny uśmiech. Jest ubrana w, myślę, czarną sukienkę, ciasno, platującą jej ciało, wydatniając jej kobiece wdzięki. Jest na czarnych również szpitkach dość wysokich, przez co być może nawet jest wyższa troszeczkę ode mnie. Usta ma pomalowane czerwoną pomadką, a tyje i barki normalnie były odkryte od lata jej wygląda jak utro z lisa, być może. Podchodzi do Ciebie, podaje dłoń do ucałowania. Dobry wieczór, panie Szpilman. Wspaniały występ. Tyle emocji. Tyle pasji i w tak perfekcyjny sposób poruszających wszystkich. Ranie, dla takiej osobistości jak panienka to był zaszczyt i czysta przyjemność. Mhm. Cieszę się, że moja muzyka poruszyła pani se panience serca. Kiedy zaczynasz jej odpowiadać i dotykasz jej dłoń, bo rozumiem, że przyjmujesz, jakby chcesz złożyć pocałunek. Tak, podcałunek. tak, oczywiście, okay. etykieta tego wymaga. Jasne. Zaczynasz Czuć się jakby nie chwaliła cię jakaś tam panienka z Związku Radzieckiego. Czujesz się jakby pochwalił cię stwórca, albo albo przynajmniej jakiś wirtuoz zmarł od lat, który był dla ciebie pierwszą inspiracją i zawsze był dla ciebie ważny. Komplement od tej panienki stał się dla ciebie jak, jak łaska samego Boga. Wzięła Twoją. Kiedy chciałeś odłożyć, odpuść, kiedy zacząłeś puszczać jej dłoń, złapała ją drugą ręką, nałożyła i w swojej drobnej, dość chłodnej oraz bladej dłoni. Zatrzymała Cię i przybliżyła, przyciągnęła Cię lekko do siebie i blask, który zaczął padać z jej oczu, bo tak to odczuwałeś, był przyjemny, czułeś się jak jakby przyjemnie doświetlało Cię słońce, to takie przyjemne ciepło na skórze, a jej spojrzenie, kiedy spotkały się Wasze spojrzenia, stało się niesamowicie hipnotyzujące, pociągnęła Cię lekko za rękę w kierunku kanapy. I rozpoczęła rozmowę najpierw o muzyce, potem o sztuce. Opowiedziała jej tak naprawdę historię swojego życia. Nie wiesz czemu. Po prostu po prostu tak się stało. To być może była pierwsza osoba całkowicie obca, której opowiedziałeś swoją historię życia i ile w niej tragedii. Co prawda, do tej pory na koniec spotkania masz dziwną dziurę w pamięci na 20, a może 30 minut. To wreszcie paniki całkowicie cię pochłonęło, zapomniałeś o swoim bracie i nienawiści do niego i żon tam jest w ogóle. To wszystko przestało mieć znaczenie, bo Anastazja. Jak potem poznaje się imię, była tam i da, obdarzyła cię swoją uwagą. Kilka dni później otrzymałeś zaproszenie na otwarcie jakiegoś teatru we Wrocławiu. Parę dni filmman. praktycznie o niczym innym nie myślał, tylko o niej. Co by ten wcześniejszy występ jakby nie miał żadnego znaczenia? Wszyscy ludzie, brat. Jaki brat? Nie mam brata. Gdzie jest ona, Anastasia? Jak zahipnotyzowany po prostu chodził, jadł, pił i grał. Grał z myślą o niej, tworzył dla niej. Przez te parę dni wymyślił kolejne dwa nowe utwory, zupełnie nikomu innemu nieznane. Ale jego myśli nie były nawet o muzyce, one były tylko o niej i oczach, o tym spojrzeniu. Ta. W momencie, w którym otrzymał ten list, jego serce zaczęło bić tak mocno, że zburzyłoby całą Warszawę. Tak, to ciekawe, bo wiedziałeś tylko jak się nazywa i że jest Rosjanką. Tak naprawdę to jedne rzeczy, które nie w tym momencie wiedziałeś i byłeś pewny. No jak wygląda oczywiście, ale to i że jest niesamowitą kobietą. Prawdopodobnie jedyną taką w swoim rodzaju. Pojechałeś na to przyjęcie, to zaproszenie było na przyjęcie, na otwarcie Teatru Pantomimy we Wrocławiu. Oczywiście, że tam, poje... na pewno tam pojechałeś. Wynodziłeś się niesamowicie na początku. Nie było muzyki, nie poprosili cię o zagranie, ale ale nie przyjechałeś tam dla grać, dla kogoś innego, tylko dla niej. W pewnym momencie stajesz pewnie w jakimś miejscu na uboczu. Jakby znali cię, ale wiesz, tu nie byłeś takim autorytetem, nie? Byłeś trochę, trochę osobą poza, spoza poza kręgu, więc przypuszczam, że albo stajesz gdzieś na uboczu i prowadzisz jakieś grzecznościowe dyskusje z jakimś kieliszkiem winy i wypatrywałeś jej, czy coś takiego. Oczywiście. Zdecydowanie raczej nie wdawałem się w dyskusję na temat, o którym mam pojęcie, o nie mam profesji. Mm. Na pewno, pozycji. ale na pewno. Poś... doceniam i parę razy bywałem. Oczywiście, że bywam, znam parę sztuk i doceniam kurs aktorski. jednakże. Jednakże tak, to były grzecznościowe, powiedziałbym takie small talkingi. W pewnym momencie poczułeś Podną dłoń na, na przedramieniu. Trzymałeś kiedyś, więc, mieć zgiętą rękę, i ktoś założył ci dłoń, po prostu wziął cię pod rękę. I usłyszałeś powabny, melodyjny szept w dwóch ucha. Dobry wieczór, Samuelu. Nie chciałbyś ze mną zniknąć dziś w odmentach tej nocy. I zobaczyłeś Anastazję, która. Skierowała, kiedy złapała Twoje spojrzenie, skierowała wzrok na wyjście do pobliskiego parku. Po są szklane którym... drzwi, a za nimi rozciąga się jakiś taki większy ogród, nie? Parkowy. W momencie, w którym poczułem jej rękę na swoim ramieniu, was spowolnił dla mnie. I tak męcząco bił się w nieskończoność. W momencie, w którym się obracałem w jej kierunku. Się wlokło to niezmiernie. Nie mogłem tego znieść. Jak długo to trwało? A nagle ją zobaczyłem. To ona. Chocia, w którym wypowiadała te słowa. Moje serce praktycznie już było w mojej gardle. Nie wiem, czy byłem w stanie cokolwiek nawet wydukać, jeśli nie tylko ciche. Oczywiście. Tak, poczułeś tą błogość i przyjemność płynącą z faktu, że ta wspaniała istota spogląda i mówi do Ciebie. Myślała Cię po i zaczęła prowadzić do drzwi balkonowych i ruszyliście w chłodny mrok ogrodu. Tak, to Zupełnie taki sam listopadowy chłód, jak w nocy, gdy wyprowadzali Ciebie i Twoją rodzinę z kamienicy. Normalnie być może byś w tym pomyślał, ale teraz wszystkie Twoje myśli, cała Twoja uwaga skupiona jest na niej. Przyszliście kawałek w parku. Doszliście do takiej niewielkiej alakowy. Od głównego chodnika, gdzie znajduje się jakaś fontanna albo stół do szachów na środku, a po bokach takie niewielkie kamienne ławy, w taki w pół, ustawione w półkolu. Anastazja zat jakby zatrzymała cię ręką i przyspieszyła, żeby stanąć naprzeciwko ciebie twarzą twarz. Niedaleko jakiejś ławki. Ty stoisz w do, do ławki, a ona ona tyłem do środka półokręgu położyła ci chłodną dłoń, która w świetle księżyca wydawała się jeszcze bledsza niż zazwyczaj. Spojrzała na ciebie, przekrzywiła lekko głowę, trochę w niemym pytaniu, końcówka języka delikatnie przejechała po ustach. Samuelu, czy chciałbyś każdej nocy od teraz do końca świata kroczyć u mojego boku? Stasia. Tak, oczywiście, że tak. Do końca świata. Przyznała ci dłoń z policzka przez szyję na klatkę piersiową. I delikatnie zaczęła pchać w kierunku ławki, tak żebyś. To nie było agresywne, czy nie odpychała cię od ciebie, bo podążała za tą dłonią. Dystans nawet bym powiedział, że się skracał. I kiedy usiadłeś na ławce, krótka myśl, która pojawiła się i zgasła dosłownie w ułamku sekundy, pojawiła się w twoim umyśle. Że jej dłoń i ławka wcale nie mają jakoś bardzo różnej temperatury pokażę ci teraz światek, jakiego nie znałeś, odsłonię przed Tobą zasłonę mroku utkaną ze złudzeń, sekretów, oszustw. I pokażę Ci świat mroku. Zaczęła cię obejmować i siadać ci na kolanach okrakiem. Przy okazji rozwija ci krawat i rozpina dwa guziki koszuli. No Moja całkowicie się temu poddaje. Nie do końca rozumiem, co właściwie usłyszał. Ale jestem zafascynowany. Tak. Każde jej słowo wlewa się jak miód. Hmm. I ogrzewa jego serce, więc ulega temu. Bez żadnego sprzeciwu. Tak, jej delikatne, niesamowicie miękkie, i delikatne w dotyku usta zaczynają muskać Twoją szyję. Ale chciałbym powiedzieć, że poczułeś ciepły oddech, który załaskotał Cię na szyi, ale nie było tego. Bardziej, jakby ktoś przyłożył kostkę lodu do szyi, w tym miejscu. Jak ależ jesteś rozpalony, mój drogi, spokojnie. Pora byś umarł i narodził się na nowo. Jak gąsienicę zmienia się w motyla, tak i ty zamienisz się w coś wspaniałego. bardzo dużo poezji w swoim życiu przeczytał. Odpowiedział jej tylko: Nie tylko kochasz muzykę, ale i poetką byłabyś całą wspaniałą. Nagle poczułeś, że od miejsca, w którym cię wcześniej całowała. Rozchodzi się przyjemność zatrważająca boska przyjemność. Tak nigdy nie czułeś się w żadnym momencie swojego życia. Nigdy nie czułeś takiej rozkoszy, to nie jest, że odbierasz się w jednym miejscu, czujesz ją całym ciałem. Po chwili rozkosz zmienia się w zimno. Rozchodzące się od końców palców i zbliżając się do tego miejsca, gdzie znajdują się usta Anastazji na Twojej szyi. Czujesz błogą bezsilność i kręcić się w głowie. Świadomość powoli gaśnie. Jesteś pogrążony w nicości. Czy jest coś, co Samuel mógłby zobaczyć w tej nicości? Kogoś? Być może nie zobaczyć, ale z pewnością usłyszeć. Tak, on nic nie widział, ale słyszał bardzo dobrze. Słyszał swój ulubiony utwór marszałobny Chopina. Ale nie tylko, bo w tle słyszał jeszcze. Parę innych głosów. Ale nie do końca może rozumiał sens ich słów, bo był jak za mgłą, ale słyszał głosy. Wszystkich ważniejszych ludzi, których do tej pory spotkał. Słyszał głosy. Pierw chyba. był głosy im go matki. Ojca też usłyszał. Nawet i brata. Bo tym usłyszał. Tak, jak ostre szarpnięcie, sfałszowanie instrumentem. Głos tego esesmana, tego, którego zabił jego ojca. Wyryło to coś w jego duszy, ale potem też słyszał wiele innych głosów. A te głosy zaczęły się zlewać w rytm muzyki, która leciała. Po chwili tego wszystkiego? Poczułeś, jakby ktoś wlewał ci do ust ciepły płyn. Na początku było uczucie, jakby ktoś w zimną noc podał ci ciepłej herbaty. Z czasem przyjemnie ciepła herbata zamieniła się we wrzątek, a potem w. Roztopiony metal. Uczucie najpierw kumulowało się w żołądku, a potem zaczęło rozprzestrzeniać się. Poczułeś, jak Twoje ciało zapłonęło. Po chwili przestało. Otworzyłeś oczy i zobaczyłeś Anastazję. Jej niesamowicie czerwone usta. Zwłaszcza w zestawieniu z jej niesamowicie bladą cerą i w świetle księżyca. I poczułeś głód, ale nie taki jak do tej pory, tylko powiedziałbyś palący głód, który już nigdy cię nie opuści. A w trzewiach, gdy ty otwierałeś oczy, głowę podniosła nie ci do tej pory. Bestia, która miała jasne żądania. Zaspokój nas. Nasz głód. Krwią, ofiarą. Anastazja stała trochę zawstydzona, trochę nieśmielona. Jak dziecko przyłapane na zrobieniu czegoś, czego nie powinno. Witaj ponownie Samuelu. Chodź ze mną w, rok moc, w, w mrok nocy. Wszystko ci pokażę i wszystkiego nauczę. I do ciebie dłoń. W momencie Samuel chciał wziąć głęboki wdech zaskoczenia, ale... Ale nagle poczuł, że jego organizm nie domaga się wdechu. Jego płuca nie ściskają się w tym jakże uznanym uścisku domagającym się powietrza. Zaskoczony kupia się na tym uczuciu tej bestii i jakże ja jestem głodny. Jakże ja chcę zjeść coś. Patrzę na Anastazję. Czemu ja łaknę krwi. Wszystkiego się dowiesz już niedługo. Otwierasz oczy i nie ma tu z nami teraz Anastazji. Nie jesteście w jakimś wrocławskim parku. Jesteś w Nowym Jorku w bogatej sali koncertowej. Dokładnie ciebie jest grupka ludzi, którzy stoją mi klaszczą. Podziwiając koncert, który przed chwilą dałeś. Co robisz, Samuelu? Samuel, hełpi się tą chwilą. Tak. obracam się powoli, trzymając w jednej ręce smyczek, a w drugiej skrzypce rozpieram ręce. Pozwalam, by publiczność mnie wielbiła, by się we mnie wpatrywali. Myślę tak, to wino dzisiaj będzie wyborne, nawet jeśli już nie smakuje tak jak kiedyś. Mhm. Przeglądam się publiczności, czy może dzisiaj zjem? to jest dobry dzień by ucztować, to jest dobry dzień by celebrować, w końcu dziś mam urodziny. E Kogo będziesz szukał, jeśli mowa o jedzeniu? Bo jak rozumiem, że o to o to chodzi. Oczywiście. Poszukuję. Bladej blondynki. Rzuć kośćmi. Ale nam powiedzą, czy znajdziesz bladą blondynkę. Na co rzucić? Eee... A, 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 a. Aha, sprytnie zamknąłem sobie twoją kartę. Ale eee... już ci mówię jakiś test na śledztwo bym powiedział. Spostrzegawczość albo śledztwo. Okay. Intuicja. 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 też może być. Znaczy nie, bo to, nie, bo to bardziej ten. Bym powiedział spostrzegawczość może. Spostrzegawczość z inteligencją. Mhm. Jakieś dodatkowe kości. Dwa za nadwrażliwość. Hmm. Szukasz. I to jest twoje miejsce, to do za cztery kości w sumie. ok Jaka hmm. będzie trudność znalezienia mojej hmm. pięknej blondynki? Dwa, powiedzmy. Bo jest niewielka grupa, więc... Oj. Niestety. Możesz z punktów siły... Wo... To jest Bestiar Ferrier. Hmm? Więc przypomnę, że możesz przerzucić do trzech kości, nie głodu. W tym przypadku masz tyle kości z, za punkt siły woli. I wtedy będę miał pięć głodu, tak? Nie. nie. Siła woli. Nie, 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 siła woli to co innego. E, punkty to co innego. Teraz masz. Głód to w ogóle jakby nie ma do rzeczy. Siła woli jest trochę wyżej i tam masz will power reloro. To jest tak, jakby przekreślać ci. Try mechaniki wejdziemy teraz, przekreśla ci krzyżykiem jeden punkt siły woli, a w zamian za to przerzucasz trzy kości nie głodu. Przerzucasz po prostu trzema kośćmi, nie? Jakby powtarzasz tak, test. Nie, nie... Jak najbardziej to robię. To Willpower Reload, nie wiem, co tam pyta, ale. Trzy kości, daj stroll, ok. Jasne. Difficulty dwa. Mhm. One success of two. Chociaż trwa to trochę za wysoko. Dobra, powiedzmy, że nie widzisz perfekcyjnie takiej, jakiej chciałeś. Nie jest blada, jest opalona i. To nie jest ta naturalna piękna blondynka. Tylko taka trochę tleniona bym powiedział. Eee... Natomiast... To jest najlepsze, co tu teraz znajdziesz. A gdybyś to była, Anastazja? Ach, niech będzie, a mhm. nie zepsuje dzisiejszego wieczora, z mhm. pewnością, nie? Podchodzisz do niej i będziesz się próbował pewnie uwieść, coś takiego? Z pewnością będę próbować z nią tak okay. To prosić ją, powiedzieć, chciałem chciałbym do niej powiedzieć. To jakiś test na uwodzenia bym, ci, bym poprosił. Okej, okay. to najpierw rzućmy, a potem zobaczymy. Eee, jasne. To tu na pewno tak. To nie ma uwodzenia, nie. Występy publiczne albo intuicja, albo etykieta. To jest to na pierwsze. Publiczne. Z charyzmą. I masz piękny wygląd z tego co pamiętam, czyli dwa. To dodajesz sobie jeszcze na pewno dwie kości za to. I prezencja kolejne dwie, czyli cztery. Jak się nie uda, to nie wiem, co, co się stanie. Pf, dobra, no i na jednym poziomie trudności, niech będzie, bo. No, no. pięknie. Ja pi nie wiem, masz tu tych kości, niesamowite. <śmum> <śmum> e, tak, udało ci się ją ja masz cztery sukcesy, więc ona jest Twoja. Po tym występie, którym dałeś, Przyszła tu, bo to nie jest miejsce, gdzie idziesz, ta towarzystwa. Naj... Najważniejszą rzeczą w tym miejscu jest posłuchanie Twojej muzyki i... i spotkanie ciebie. Ona zna się przynajmniej trochę na muzyce i, i doceniła ten występ. Kiedy tylko podszedłeś do niej, ona poczuła się tak jak ty przy pierwszym. Spotkaniu z Anastazją. Praktycznie odpłynęła z zachwytu, i każde kierowane przez ciebie do niej słowo spijała z zachwytem. Widzicie, rozmawiam, jej komplementuję, jak widziałem, że ją zauważyłem, jak słuchuję się tą muzykę i czułem, że potrafi poczuć to, co ja. Zaprosiłem ją w ustronnym miejsce, z pewnością takie przygotowałem wcześniej. Wiedziałem. Może by to jest jakiś mały pokoik? Coś takiego. Tak, na pewno jest takie miejsce. Zaprosiłem ją. Kusząc ją ja prywatnym występem. A gdy już weszliśmy i byliśmy w intymnym miejscu, Skazałem jej się rozbierać w rytm tego, co jej będę grać. Po czym, gdy skończyłem ostatnią nutę grać, skonsumowałem ją. Ok. Eee... Leży teraz naga, pewnie winięta w jakiś, owinęła się jakiś koc albo coś takiego, bo po utracie krwi, po utracie krwi jednak ciało, temperatura ciała trochę spada, więc by się nie z pewnością, z pewnością dostała uh -huh. gruby, wełniany koc, który mogła się okryć cała, bo to był ogromny koc, dwumetrowy. Uh -huh. Jest Jasne. naprawdę spory. Okej. Okay. Tak. Co. Zostawiłeś ją? Czy się w stanie odprowadziłeś do ludzi, czy co czy się działo potem? Nierozsądnym byłoby ją tu zostawiać, więc z pewnością poczekałem, aż dojdzie do siebie, poczekałem, aż się ubierze, obserwując ją, uśmiechając się, po czym wziąłem ją pod rękę i zaprowadziłem z powrotem, przygnając się z nią, dając jej pocałunek w rękę. Mhm. Czy... Gdzie będziesz się kierował po, po tym koncercie i po tych wszystkich tu wydarzeniach? Z pewnością taki dzień jak ten. Przejdę się do tego parku, w którym zaczynałem. Noc, co pewne, młoda jeszcze. A gwiazdy dzisiaj pięknie. Tak, jest bezsłonne niebo, chociaż z miasta ciężko to widać bo jest dużo świateł dookoła, ale w parku na pewno będzie. parku z pewnością. Nie, nie, gwiazdy będą mhm. przepiękne, więc udaje się tam, być może na piechotę nawet. Mhm. A jeśli przyjechać taksówką, to nie ma jak najmniejszego problemu. A mogłeś tak zrobić, bo to Nowy Jork, więc tu ciężko z parkowaniem i jeżdżeniem zresztą też. Co chciałbyś zrobić w parku, Samuelu? Chodzając się po parku, który bardzo dobrze znałem, rządził. Zauważyłem, że pod jedną z ławek latarnia nie działa. Ciemna. Tak, to mi odpowiada. Dzisiaj. Dzisiaj ta ciemność mi odpowiada zdecydowanie. Przysiadam się na niej, składając jedną nogę na drugą, delektując się zimnym powietrzem, obserwując widok, który mnie otacza. Pominam wspominam tamten, tamten dzień z Anastazją. I o tym, jak wiele jej zawdzięczam. Mm -hmm. Jak cudowną istotą się stałem. Czy będziesz chciał coś zrobić tej nocy, czy, czy to nic istotnego? Nie, tej nocy już raczej, raczej nic okay. nie będę chciał zrobić. W takim razie przyniesiemy się do kolejnego dnia. A tak naprawdę wieczora kolejnego dnia. Słońce zaszło. Tak jak poprzedniego. Ale dzisiaj, dzisiaj nie ma takiej pięknej pogody. Pada deszcz, który zmywa śnieg i ukazuje wszystkie brudy, które się pod nim ukryły. A ciebie nie budzi spokój, tylko łomotanie do drzwi. I tu skończymy dzisiejszą sesję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Okej, okay. to do zobaczenia. Dziękuję za oglądanie, i zapraszam do następnych sesji indywidualnych, a potem do grupowych. Pa, pa. Żegnam wszystkich i do następnego spotkania ze Skrzypkiem. Okej. Okay.